Zapraszam na kawę. Dzisiaj wielki dzień. Nasz sklep będzie miał alarm i podpisaliśmy umowę z Agencją Ochrony Dogmat, także też wykrywacze metali w sklepie stacjonarnym będą chronione. Zawiesimy też informację na filarku przed sklepem, która wskazuje na to, że Agencja Ochrony Dogmat robi usługę ochrania nasz sklep. W razie coś by się działo, to też macie tutaj numer telefonu, można śmiało dzwonić i informować o problemach wynikających z tym, co się dzieje wokół sklepu. Odebrałem właśnie paczkę od dystrybutora wykrywaczy Xpedeus. Zaraz ją otworzymy i zobaczycie, co zamówiłem na stan. Trzy modele z cewkami 11 cali. Zamówiłem też ceweczki, które cieszą się dużym powodzeniem, 13-calowe do Xpedeusa, jak również propointery Mi 4 i Mi 6 ze Staviki. No i również też na Waszą prośbę, bo też jest zainteresowanie, zestawy wodoodporne, taki komplet etui wodoodporne z antenką i ze słuchawkami do panela Xpedeus. Montując ten zestaw, mamy zestaw wodoodporny do pracy w wodzie. No i oczywiście plecaki Xpedeusa, profesjonalny plecak. Też mamy kilka sztuk na stanie. Do końca roku w naszej ofercie sprzedażowej ukaże się najnowszy model wykrywacza Xpedeus. Dzisiaj wiemy tylko tyle, że jest to mega wypasiony model, ma być ekstremalnie głęboki i bardziej szybki niż obecny Xpedeus, który jest w sprzedaży. Spójrzcie, jak wygląda zapowiedź nowego detektora Xpedeus. Wszystkie osoby, które zrobią zakupy u nas w sklepie, otrzymają w prezencie naklejkę odkrywcy historii. Jest to naklejka wodoodporna, uniwersalna, jak również smycz firmową zakończoną karabinczykiem. Smycz ta jest uniwersalna. Wiele osób zbiera gadżety firmowe i mam nadzieję, że nasze bonusy pomogą rozszerzyć Waszą kolekcję. Kolejną nowością u nas w sklepie jest wykrywacz metali Golden Mask Deep Hunter Mobile. Jest to detektor, który pracuje metodą Pulse Induction. Wielki, duży, ramowy wykrywacz został zmieszczony w takiej oto skrzyneczce w Golden Masku i jest najgłębszym mobilnym detektorem na świecie. Producent wykrywaczy Golden Mask Deep Hunter na swojej stronie opublikował test tego detektora. Spójrzcie, jakie ma zasięgi.
W sklepie stacjonarnym ściana główna została wyposażona w logo firm, z którymi współpracujemy. Oferta sklepu sukcesywnie rozszerza się i nawiązujemy coraz więcej współpracy. Dla Twojej firmy, Twojego produktu też znajdzie się miejsce w naszym sklepie. Lada chwila naszą ofertę wykrywaczy firmy Rutus wzbogaci najnowszy model Atrex. Na stronie producenta pokazał się film, zapowiedź, dosyć mocno opisujący ten model. Zapraszam Was do obejrzenia filmu, zapowiedzi, w którym dowiecie się bardzo dużo o najnowszym modelu Rutus Atrex. Witajcie, Artur Trącik, czyli Saper. Arek Rutyna, czyli Rutus. Skoro widzicie nas w jednym kadrze, to znaczy, że coś się dzieje. Już niedługo pojawi się nowy wykrywacz metali firmy Rutus. Nowością w tym projekcie jest nowa filozofia budowy detektorów metali. Kiedyś detektory były konstrukcją zamkniętą. Jeden detektor, jedno oprogramowanie. A my to zmieniamy. Rutus Atrex to detektor, do którego będzie dostępne kilka wersji oprogramowania. Te wszystkie wersje będzie można przechowywać w detektorze, zmieniać bez użycia jakiegokolwiek kabla, nawet w terenie, w lesie i na łące. Będzie dostępne oprogramowanie dla początkujących, będzie dostępne oprogramowanie dla użytkowników zaawansowanych. Być może w miarę potrzeby pojawią się wersje oprogramowania dedykowane do specjalnych zadań. Wzrasta także ilość detektora w samym detektorze, bo o ile Alter 71 był to wykrywacz przestrajany, lecz jednoczęstotliwościowy, to o tyle Atrex nie jest już takim detektorem. Będą także inne ciekawe, dostępne funkcje, ale o wszystkim dowiecie się z kolejnych filmów Artura Trącika, czyli Sapera. Zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W opisie pod filmem znajdziecie linki do prezentowanych wykrywaczy metali. Możecie wejść w ten link, który odeśle Was do strony sklepu internetowego. Znajdziecie tam szersze opisy wykrywaczy metali, które omawiałem w filmie. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku.